Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj zaprezentuję szybki sernik na zimno z prawdziwą wanilią. Co my tu mamy? W środku składniki: cukier, żelatyna, syrop glukozowy, maltodeksyna, skrobie modyfikowane, serwetka w proszku z mleka, całkowicie utwardzony olej kokosowy, emulgatory E481, jeszcze E, no jakieś trucizny. Olej słonecznikowy, białka mleka, ser proszku, 0,6% z mleka, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat wanilia w proszku, 0,1%, barwnik karoteny. Produkt może zawierać gluten, jaja i soję. To jest dla alergików. Wartość kaloryczna tutaj ma jest podana. I sposób przygotowania należy do... za chwilę to pokażę. 100 ml zimnego mleka, żebym pamiętał, że nie wlał za dużo. Wlać do kubka, wsypać zawartość torebki. Energicznie mieszać łyżeczką, 20 sekund do skresnienia. Odczekać 3-5 minut, gotowe. Do 30 minut po przygotowaniu ten sernik się daje do spożycia. Nie wolno wstawiać do lodówki. Ale tutaj mleko, szklankę, serniki oraz łyżeczkę. Mleko, łyżeczkę, ten sernik. I co robimy? Otwieramy mleko. Wlewamy 100 ml. Uwaga, żeby nie rozlało. Gdzieś tutaj, o, wystarczy. Otwieramy delektę. Nasz deserek, nasz serniczek. Mieszamy. Tu nam się burzy. Muszę dwutlenek węgla prawdopodobnie. Mieszamy energicznie przez 20 sekund. Widać się w filmie. Muszę to mieszać starannie. Teraz zostawiamy na 5 minut. 4-5 minut. To już nam zgasniało, więc teraz doprawimy taką rapsodium truskawkową. Konfitura ekstra nisko słodzona. Położymy sobie trochę na wierzch. Wystarczy. No i mamy deser sernikowy. Proszę Państwa. Życzę wszystkim smacznego.